Siemanko, mam z tej strony Matos i chciałbym was przeprosić ogólnie za to, że dość dawno mnie nie było na tym kanale. Powodowane to było wszystko lenistwem, tak. Nie chciało mi się nagrywać i tak mówię, w sumie wezmę sobie, nagram coś, tak żeby przypomnieć o sobie, że tu siedzę i ciągle żyję, że ten kanał jeszcze do końca nie umarł, więc poszedłem po rozum do głowy i kupiłem Necronomicon, żeby wskrzesić tego trupa. Także dzisiaj witam was serdecznie w pierwszym może odcinku z serii Assassin. Będzie to seria, myślę, że takich najciekawszych / najśmieszniejszych, nie wiem, najśmieszniejszych, tak w moim wykonaniu najśmieszniejszych momentów z Valhalla. Mówię, zacząłem tą grę. Jestem teraz, że tak powiem, jeśli chodzi o fabułę, jestem już w Anglii. U mnie znajdziecie pełną amatorkę i ogólnie martwe suchary. A jeśli kto to lubi, to nie wiem, zapraszam. No jesteśmy, stoimy gdzieś na jakiejś kurosadni, nie wiem, na jakimś drągu. Ja napiję się. Jesteśmy w Anglii, przepraszam. Jesteśmy w Anglii, gdzieś tam, nie wiem, jestem na misji zbierania zasobów, żeby sobie ulepszyć bazę i zobaczymy na mapę. Spróbujemy zejść może o tu. Dobra, nie będę skakał, bo ja sobie głupi łeb rozwalę. Nie tędy! Dobra. Serio, zaraz ci każę skakać. Tu. O. Dobra, ej, rozłaś. Jak widzicie, sobie... O, sięży wyżej. Jak widzicie, mam tarczę i korbacz, bo tak. Szukamy sobie różnych rzeczy. Skakuj. Ciekawe, czy też będę musiał jakąś... Okej. Już widzę, że tu trzeba będzie robić jedną rzecz. Hopla, skakujemy do środka. Kurwa, bursz! Jeszcze jakiś wąt... Kurde! No... Dobra, ubiliśmy te węże. Jakie wunże. Was wunszynzi. Ogarniemy sobie tu. Sprzęcior. I uciekamy. Myślę, że mapkę sobie będę później zrobił. Natomiast dzisiaj chyba polecę sobie. O kurde, 190 moc? No nie powiem, to jest dość spoko opcja, żeby się wypierdolić na kupiry. Bez użycia światłości, Basim i Sigurd proszę się o udzielenie pomocy Hajlamowi w jakimś ważnym zadaniu. Dobra. Krótsza przystań. Ravenhaven. Siedziba. Pracuje Hajzam.
Dobra, niech się siedzi. Tu znajdziesz misję dla ukrytych. My już wiemy, że to jest zakon asasynów. Także... A tu co? O, dziewo dziwniany. Tata. Nagrywam. Ciekawe, czy mogę na niego się spiąć. Nie. Co z ciebie za asasyn? Jakiś z ciebie asasyn, jak ze mnie wiking. Trzeba będzie coś ulepszyć. Ja myślę, żeby na początek ulepszyć sobie ekipę. Ulepszamy koszary. Warsztat tatuatora. Ah, with this we can recruit more warriors. Now I can build the most vicious crew ever to sail the rivers of England. No i to mnie cieszy, siostro tarczowniczko. A kim ty jesteś? Gladly reave the Swan Road by your side, Eivor. Benny Czarna Zbroja. Ja mam z Viking użytkownika Lukaszek 5151, pozdrawiamy serdecznie przyjaciela. Dlatego właśnie zwerbuję. Dobra. Zwerbuję cię, gdy ciemno jest. Wiking za rękę ucina mnie. Co? Dzisiaj może jeszcze w tym odcinku zrobimy jedną fajną rzecz, mianowicie napadniemy klasztor. Wiem, dla mnie jako katolika jest to zbrodnia. Natomiast za coś trzeba żyć. Wybierzemy teraz sobie przystań, gdzie możemy po prostu się wpierdolić jak dzik w paśnik. Tu jest spoko miejscowa. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, zrobimy sobie najazd wikingów. Tak. Bo jestem wikingiem. Tak, Eivor jest wikingiem. I płyniemy sobie teraz łódką. Ta łódka nazywa się Soplica. I płyniemy łódką Soplicą. I będę musiał wymyślić, gdzie trzeba płynąć. Dobra, tu w dół, i później w lewo. W piątek w lewo. Dobra. Dobra. Ogólnie, jak tak płyniemy, to może sobie coś opowiem, a raczej zapowiem. Za niedługo będzie premiera Ghost of Tsushima, czyli przeniesiemy się z Anglii, z Norwegii, przygód Wikinga, na drugą stronę globu, za Chiny, konkretnie do Japonii. I tam będziemy świadkami kolejnych przygód, tym razem jako już samuraj. Będziemy odpierać Mongołów i będziemy słuchać tych mongolskich dialogów. Tu coś jest. Niczym widzimy. Aha. Dobra, nie było tematu. Płyniemy dalej. Kurde. Dobrze. Driftem, Eivor, driftem. Kurczę. Nie umiem sterować łódką. W ogóle się tu przycisnę?
Opuszczona osada na moczarach. Tu jest. Idziemy kupić tą wioskę. Padniesz? Look there! Ciekawe, czy przeleci się do. Otwierać policja Wikingów. Jeden samotny obrońca, który dostał w pierdul. A ten co, w krzakach siedział? Wracaj do krzaków. Czekaj. Z krzaków wylazłeś. Więc jeszcze oddam cię naturze. Jest ukończony, także dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pewnie to będzie w formie jakiegoś streszczenia, także dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia na następnym najeździe. Pa!